Szanowni Państwo, minęła godzina 15.30. Czas zacząć nasze spotkanie, nasze obrady. Otwieram 32. sesję Rady Gminy Kaliska. Chciałbym na początek powitać wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady, a także i tych, którzy obserwują online nasze spotkanie dzisiejsze. Chciałbym poprosić o potwierdzenie uczestnictwa w dzisiejszych obradach. Bardzo proszę o system kworum. Jeszcze koleżanka Marlena i kolega Jacek, bo jedna koleżanka. Jest Marlena, jest. Przepraszam, nie widziałem Marlena, za super stoi. Musisz lustro, kolego przewodniczący, takie zdobyć. No nie odbija się. Kolega Jacek jeszcze. Momencik, spokojnie. Coś nie tak, panie Jacku? Momencik, no. Proszę się nie denerwować, bo to nikomu nie pomaga. Stwierdzam, że 14 radnych obecnych na sesji potwierdziło swój udział. W materiałach na dzisiejszą sesję otrzymaliście państwo porządek, który na pewno ulegnie zmianie, wiem to na pewno z tego tytułu, żeśmy już na ten temat dyskutowali na wspólnym posiedzeniu komisji, ale ja poproszę pana wójta o przybliżenie, o jakie nowe zmiany w porządku obrad chodzi. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to co omawialiśmy na komisji wspólnej, to są dwa projekty uchwał, które chciałbym prosić tutaj pana przewodniczącego i radnych, aby zostały wprowadzone do porządku dzisiejszych obrad. To są projekty uchwał dotyczące zamiany gruntów. Ja myślę, że te szerzej nie będę omawiał, dwa projekty uchwały. Jasne. Te uchwały wejdą jako po cyklu uchwał jako 17, 18, 18 punkt, a potem pozostałe będą nasze. Czy są jakieś inne uwagi dotyczące porządku? Jeśli nie ma, to przegłosujmy ten porządek rozszerzony wraz z propozycją pana wójta. Proszę o potwierdzenie tego faktu poprzez głosowanie. Stwierdzam, że 14 radnych zaakceptowało rozszerzony porządek obrad. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, tej 31, która odbyła się 24 lutego 2020 roku. Ja tą wersję protokołu zaakceptowałem, projektu protokołu zaakceptowałem. Nie naniosłem żadnych uwag. Czy są uwagi? Nie widzę, w związku z czym prosiłbym o potwierdzenie przyjęcia protokołu poprzez głosowanie. Stwierdzam, że 14 radnych zaakceptowało projekt protokołu z 31 sesji. Przechodzimy do punktu 5. Informacja z realizacji wniosków złożonych podczas 31 sesji Rady Gminy Kaliska. Stosowną informację państwo otrzymaliście w materiałach na dzisiejszą sesję, ale tutaj są także i odpowiedzi, te, które wynikały, także które nie wpłynęły wcześniej, bo nie było to możliwe, nie było pism od jednostek i w związku z czym, czy są jakieś uwagi do... Bardzo proszę, kolega Grzegorz Pawłowski, proszę bardzo. Ja mam pytanie dotyczące zapowiedzianej kontroli w GOK-u. Czy została ta kontrola przez Urząd Gminy oczywiście, czy te kontrole zostały wykonane i jaki jest efekt tych kontroli? Kolega Zbyszek Toporowski, bardzo proszę. Ja chciałem się odnieść do dwóch elementów tej odpowiedzi. Pierwsza dotyczy Medfarmy i odpowiedzi na pytania państwa radnych. Ja proponowałbym nie przyjmować tego tłumaczenia, a jednocześnie, panie przewodniczący, chciałbym, żeby pan jednak wystosował zaproszenie do przedstawiciela Medfarmy, żeby się tutaj pojawił,
bo takie tłumaczenie, że mają problemy narastające z pediatrą czy i tak dalej, no to są obiektywne ich problemy, nie nas jako mieszkańców. Ja jestem świeżo po awanturze dzisiejszej z MedFarmą, dlatego tak być może emocjonalnie do tego podchodzę, ale chciałbym się tutaj móc no, z przedstawicielem MedFarmy spotkać jako radni tutaj. Wzorem poprzednich wizyt moglibyśmy sobie porozmawiać na niektóre tematy. To jest jedna sprawa. I druga sprawa dotycząca tego skrzyżowania, na które jest odpowiedź, fachowa odpowiedź zresztą, która do nas trafiła. Tam jest taka informacja na końcu, panie wójcie, że do tematu będzie można wrócić po roku czasu. Ja bym proponował po prostu, panie wójcie, zapisać sobie gdzieś tam w kajecie na następne lata, czy tam za rok, żeby do tematu jednak wrócić, bo ta sytuacja punktowa, jak oni tutaj przedstawiają, to jest jakaś oczywiście obiektywna możliwość policzenia, ale na przykład teoretycznie bardzo dużo punktów można dostać, nie daj Boże, za wypadki, gdzie akurat nam policzono tam jedno zdarzenie, nie daj Boże, jakby tam coś się wydarzyło kilka razy, czy kilkanaście, to wtedy no, tych punktów nazbieramy akurat tyle, co potrzeba. Czyli za rok będzie można wrócić do tego tematu, może te światła rzeczywiście powstaną, co uważam, że jest ze wszechmiar potrzebne dla sprawności ruchu i dla naszych mieszkańców. Dziękuję. Ja tylko odpowiem koledze Zbyszkowi, dopilnuję tego, o czym kolega Zbyszek tu zgłaszał odnośnie PESA MedFarmy czy któregoś z członków zarządu. Ja tutaj padły jeszcze kolejne wnioski. Wiem, że kolega Franek Szandrach składał, Grzesiu, ja składałem, czy ktoś do tego. Bardzo proszę, kolega Franek, proszę. Ja tutaj do moich wniosków to tylko mam jedną taką uwagę. Bardzo bym prosił bliżej mikrofon, jeśli można. Ja to mam tutaj krótka taka wypowiedź co do pani dyrektor, co do tych nieszczęsnych krzeseł. Wypowiedziała się pani w odpowiedzi na 9 krzeseł, a dlaczego się pani nie wypowiedziała na pozostałe 7 krzeseł i 13? Dlaczego zostały oni zutylizowane? Jaki był powód? Chociaż to są dobre krzesła, były bardzo dobre krzesła. I dziękuję. Na 9 pani odpowiedziała, a na pozostałe oczekuję na odpowiedź od pani dyrektor. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja też mam tutaj parę uwag dotyczących tej odpowiedzi. Nie chcę wracać tutaj do tego, co pani dyrektor odpowiadała koledze Frankowi tutaj na te pytania i tak dalej, ale mam jedną drobną uwagę. Pani dyrektor, Rada Gminy jest zobowiązana pracować nad każdym zagadnieniem, najbardziej delikatnym, jeśli to dotyczy mieszkańców. To jest pierwsza uwaga. I druga uwaga, bardzo proszę nie cenzurować, czym ma zajmować się Rada. Rada sama będzie decydowała o tym, nad czym ma pracować. Taka tylko uwaga do tego pisma. Czy jeszcze są jakieś? Jeśli nie ma, to przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Kaliska w okresie międzysesyjnym. Otrzymaliście państwo stosowne sprawozdanie. Myślę, że tutaj pan wójt zechce jeszcze uzupełnić, bo jeszcze od momentu wysłania dokumentów na dzisiejszą sesję na pewno coś jeszcze doszło. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeszcze odpowiadając panu radnemu Grzegorzowi Pawłowskiemu, to protokół jest zamieszczony na stronie BIP, Urząd Gminy, kontrole wewnętrzne, można się zapoznać. Kontrola została zakończona, ale czynności kontrolne nie. Także po prostu na dzień dzisiejszy kontrola w obiekcie i dotyczący mienia tak. Wyjaśnienia czy złożone przez panią tak, no ale ta kontrola jakby przez nas się nie zakończyła. Także będziemy dalej, że tak powiem, uzyskiwali pewne wyjaśnienia i ustalenia i dopiero potem poinformujemy państwa o wnioskach, tak? I teraz jeżeli chodzi o to co się wydarzyło, to odbyły się spotkania między innymi z właścicielami działek przy ulicy Przemysłowej, gdzie oprócz tych uchwał, które państwo macie dzisiaj, jeszcze z jednym właścicielem działki, gdzie tam jest ten projekt przygotowany, o którym mówiłem na wspólnej komisji, taka rozmowa się wczoraj odbyła i druga rozmowa z właścicielami działek przy ulicy Krętej biegnącej od miejscowości Prank do miejscowości Iwiczno, gdzie
tam chcemy w przyszłości zaprojektować ścieżkę rowerową. No i ta komisja wspólna, której wszyscy Państwo uczestniczyliście i my w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacja na temat prac Komisji Problemowej w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, rozpoczynamy tradycyjne. Pan Przewodniczący Marian Kujawski, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Komisja w okresie międzysesyjnym nie obradowała. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, bardzo proszę. Komisja Kultury i Spraw Społecznych nie obradowała. Dziękuję. Komisja Budżetu i do Spraw Gospodarczych. Bardzo proszę, kolega Zbyszek. Bardzo Panie proszę. Panie Przewodniczący, Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych spotkała się na Komisji Wspólnej 22 marca, to jest w ten poniedziałek. Przedmiotem naszego spotkania było analiza materiałów dotycząca funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz procedowanie jakby naszych tutaj uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Akceptacja tych uchwał oczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Panie Przewodniczący, proszę bardzo. W okresie międzysesyjnym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się 8 marca 2021 roku. To był Dzień Kobiet, gdzie rozpatrywano dwa petycje Pani Gerhard, Teresy i potem omówię już w trakcie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pani i Panu Przewodniczących? Jeśli nie ma, to przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kaliska na 2021 rok. Szanowni Państwo, od strony technicznej tylko przypomnę, nie będę pytał wszystkich przewodniczących komisji o stanowisko. Było wspólne stanowisko wypracowane, żeśmy to taką formułę przyjęli na tym wspólnym spotkaniu. Będę prosił tylko pana przewodniczącego naszej wspólnej komisji, jeśli się pozostali nie obrażą. Mam nadzieję, że się nie obrażą. Bardzo proszę, oddaję głos pani skarbnik. Pani skarbnik tradycyjnie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałabym zgłosić do tej uchwały autopoprawki 3. Pierwsza dotyczy paragrafu 1, punkt 2, podpunkt 2. Przed wyrazem wydatki proszę o wykreślenie literki D. W pozycji 16 uzasadnienia wydatków proszę o dopisanie w paragrafie 606 na końcu literki 0. I w pozycji przychody proszę o zastąpienie roku 2020 rokiem bieżącym, czyli 2021 rok. Także proszę o wprowadzenie wyżej wymienionych poprawek i pozytywne podjęcie wyżej wymienionej uchwały. Dobrze? Dziękuję. Dziękuję. Za chwileczkę dyskusję, jeśli mogę. Bardzo bym prosił o stanowisko komisji. Kolega Zbyszka, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, na Komisji Wspólnej pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt ten uchwały 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Bardzo dziękuję. Dobrze, dziękuję. Rozpoczynamy w tym momencie dyskusję. Pierwszy zaczyna, tu zgłosił się do dyskusji kolega Zbyszek. Bardzo proszę, z pytaniami czy... Proszę bardzo. Ja mam dwa pytania w zasadzie, one się łączą. Pierwsze do pana wójta dotyczące terminu. Chodzi mi o nasze ulice w Piecach, bo zostały zwiększone środki o kilkanaście, tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kiedy ewentualnie pan wójt zamierza przystąpić do realizacji faktycznej tych przedsięwzięć, tak żebyśmy mniej więcej byli zorientowani. I drugie pytanie się wiąże akurat z tym, bo te środki na to zwiększenie pochodzą, tak jak widzę, z zabrania dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury celowej i tej planowej takiej dotacji. Ja chciałem się dowiedzieć, czy w związku z tym po prostu Gminny Ośrodek Kultury dysponuje jakimiś środkami, żeby w ogóle funkcjonować. Czy to się w ogóle, bo słyszę ciągle krytyczne uwagi, praktycznie co sesję na temat działania tego urzędu. Czy to jest, nie wiem, wygaszanie tego urzędu już, zamykanie tego urzędu, czy w ogóle wobec tego ma sens funkcjonowanie tego naszego Centrum Kultury w takiej postaci, jeśli mu zabieramy wszystkie, może albo większość pieniędzy, to chciałbym się po prostu dowiedzieć, jaki jest
plan w stosunku do tego miejsca, jakże ważnego według mnie w naszej gminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dalsze pytania bardzo proszę. Pani Sołtys się zgłasza, bardzo proszę. W zmianach do budżetu zostały rozdysponowane środki z nadwyżki budżetowej z 2020 roku. Ja mam pytanie, dlaczego sołectwo Dąbrowa została pominięta w tej nadwyżce, co sołectwo Dąbrowa nie należy już do gminy Kaliska? Dziękuję bardzo. Jest to pytanie do pana wójta, tak? Czy jeszcze ktoś? Nie widzę. A kolega Franek, proszę bardzo. Bliżej mikrofonu, proszę. Mi zgłaszał sołtys Czarnego, że również z nadwyżki budżetowej nie zostały podzielone środki na czarne, na drogi. Dlaczego? No chciałbym wiedzieć, jako radny, on się zwrócił do mnie, do radnego, żebym ja się zapytał, dlaczego czarne zostało pominięte. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że pan wójt się do tych pytań ustosunkuje. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odpowiadając na pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o rozpoczęcie i zakończenie dróg, to przetarg będzie ogłoszony, myślę, jeszcze przed świętami. Termin wykonania będzie 3-miesięczny, czyli gdzieś do końca sierpnia. Będzie to przetarg ogłoszony w częściach, tam gdzie będzie przekraczało tam około 100 tysięcy, to będzie jakiś wadium na pewno, tak? I to wszystko, tak? Nie wszystkie drogi będą w tym przetargu, odpowiadając na pytanie tutaj Franka, czarne, ponieważ jest to droga powiatowa, w związku z tym te płyty, które są układane, albo pójdą z tej dotacji, którą dostajemy na zadania bieżące i to będzie w drugim przetargu, bo chcemy jeszcze potem ogłosić przetarg, gdzie będzie robiony chodnik w Cieciorce przy ulicy Powiatowej również, gdzie będzie musiała być albo rzeczowa, albo finansowa pomoc. W związku z tym na razie te drobne rzeczy, tak jak również ulica Boczna też nie jest ujęta, ani ta do stadionu, która jest, też nie ma w tym, ale będzie jeszcze jeden przetarg, gdzieś powiedzmy czerwiec, lipiec, na te drobne zadania. Jeżeli chodzi o dotację zdjętą z GOK-u, dotacja na organizację imprez to jest ponad 150 tysięcy, zdejmujemy około 250, zakładając, że środki, które są w mniejszej ilości wydatkowane przy obecnym funkcjonowaniu GOK-u, to kwota jeszcze około 900 tysięcy na funkcjonowanie GOK-u nie zaburzy tego funkcjonowania. W związku z tym odpowiedz na to pytanie. Jeżeli chodzi o Dąbrowę, to Dąbrowa, tak jak większość sołectw, które miały fundusz sołecki, zostały rok temu zakupione płyty za 18 tysięcy złotych, płyty Jumbo, które są składowane i będą ujęte w przetargu jako materiał jako zamawiającego. I na dzień dzisiejszy Dąbrowa ma jeszcze 64 tysiące do tego zadania, czyli droga, która ma być układana w stronę miejscowości Strych, to jest łącznie prawie 80 parę tysiące. Myślę, że w tym wypadku nie jest to pominięcie mieszkańców ani w inny sposób, ponieważ chcę Państwu też zaznaczyć, że rok temu, jak dokładaliśmy pewną kwotę pieniędzy do zagospodarowania skarpy, to samorząd gminy Kaliska dołożył te pieniądze, nie patrząc na to, czy inne samorządy, inne sołectwa również otrzymają takie wsparcie w danym roku. Także tutaj, gdy są to inne zadania, to patrzymy tam, gdzie jest potrzeba, gdzie jest tych dróg mniej zrobionych czy więcej, tam dokładamy, traktując wszystkich równo, a nie na zasadzie takiej, że będziemy robić w jednej miejscowości. Mamy duże zaniedbania w innych miejscowościach. To są, zaczynając od dużych miejscowości Kaliska, Piece, poprzez te inne miejscowości, chociażby tutaj patrzę na Mariana Kujawskiego, też nie ma wszystkich dróg zrobione. A Dąbrowa, chcę Państwu powiedzieć, że nie ma tylko drogi, która w tej chwili łączy Dąbrowę ze Strychem. To jest duża inwestycja. A większość dróg, które po kanalizacji żeśmy robili, jeszcze jak Dąbrowa była dużą miejscowością, to sama ulica osiedlowa kosztowała... Dużym sołectwem, panie wójcie, dużym sołectwem. Dużym sołectwem, to na przykład wówczas była ulica osiedlowa, gdzie wielokrotnie była składana jako wniosek przez mieszkańców, teraz jest w sołectwie Frank. Wtedy wydaliśmy 500 000 złotych na ułożenie płyt do tej osady przy ulicy osiedlowej we Franku, dzisiaj we Franku, wówczas w sołectwie Dąbrowa.
Także wtedy też Państwo żeście solidarnie podnosili ręce i wydatkowaliśmy te pieniądze w dużej ilości, nawet w naddatku, na to, żeby po kanalizacji utwardzić te drogi. Dzisiaj uważam, że tak jak Kaliska czy Piece, gdzie po kanalizacji nie mają zrobione wszystkich dróg, należałoby zrobić w pierwszej kolejności te drogi, gdzie ci mieszkańcy naprawdę czekają bardzo długo. I tutaj bym nie upatrywał wśród ani pani sołtys, ani pani radnego złośliwości ze strony tutaj wójta i myślę państwa, tak? Bo jednak miejcie na uwadze innych mieszkańców. Takie jest moja prośba i apel, żebyście w ten sposób tłumaczyli. Jasne. Kolega Grzesiu, potem kolega Zbyszek. Proszę bardzo. Panie wójcie, ma pan rację. My nie chcemy nikomu tutaj pomniejszać środków ani nic. Tylko proszę zwrócić uwagę, że byliśmy dużym sołectwem jako Dąbrowa kiedyś. Lwią część zawsze naszych środków sołeckich przeznaczamy na inwestycje. I jakby sobie pan to policzył, to jesteśmy jednym sołectwem i w tej chwili to chyba najlepiej wychodzimy, bo mamy bardzo dużo środków w miarę naszych możliwości przy tak niskich kosztach przeznaczamy procentowo na inwestycje. Jak widzimy podział taki, który jest, że z nadwyżki budżetowej są dokładane drogi, to przy naszym budżecie się martwimy, tak? Martwimy się o to, żeby po prostu tych środków nie zabrakło i ze świadomością, tak jak żeśmy to robili pod koniec roku, gdzie równomiernie zostały środki od marszałka podzielone na sołectwo w stosunku do mieszkańców, w tym wypadku pan wójt no, tak jakby nas ominął w tym podziale tych środków, dlatego wiemy, że tą drogę będziemy z naszych środków, bo nie ma takich perspektyw, żebyśmy ją wykonali podczas jakiejkolwiek inwestycji, zrobimy ją z naszych środków, kawałeczkami. I tak będziemy też, mamy z tą świadomością żyjemy, że będziemy ją może i budować 10 lat, ale ją wybudujemy z naszych środków, po części dokładanych przez Urząd Gminy. Dlatego no, widząc takie założenia budżetu, gdzie nie ma miejscowości czy sołectwa Dąbrowa, tego jednego z najmniejszych sołectw. Dlatego no, zgłaszamy taki postulat tutaj, że proszę nas jakby nie pomijać. Jeżeli chodzi o drogę osiedlową, panie wójcie, ona była wkalkulowana w koszty inwestycji, tak? A po drugie, oczekiwanie na tą drogę trwało 12 lat, ale jak ja nie więcej. Ale ja bym prosił do meritum kolegę Grzegorzu. Ja już powiedziałem meritum, tylko odpowiadam panu wójtowi na odpowiednie pytania czy zarzuty, które pan wójt tutaj wystosował. I ja też mogę mówić tak długo jak pan wójt i uzasadniać to w różny sposób i z piękną wymową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolega Zbyszek, proszę bardzo. Ja dziękuję za odpowiedź, ale chciałbym konkretnie, panie wójcie, dlatego oczywiście pan wójt nie jest w tej chwili w stanie odpowiedzieć, ale przetarg jak się skończy, będzie pan wiedział, panie wójcie, w jaki sposób został zakończony, ile środków, na co i tak dalej, to potem chciałbym, żeby pan wójt dla nas, dla sołectwa Piece, ale myślę, że również dla wszystkich innych tych, którzy są objęte tym planem, zrobił taki harmonogram czynności, z którego będzie wynikało, kiedy dane sołectwo otrzyma tę drogę, czy ten chodnik, czy to, co tam jest tym objęte tym przetargiem konkretnie. Bo budżet ma to do siebie, nasz szczególnie jest zagrożony, to żeby sprawa była jasna i wszyscy wiemy o tym, do siebie, że jest płynny. Dzisiaj mamy te pieniądze, dzisiaj możemy robić przetarg, za chwilę może być różnie. To, co się dzieje, za jutro będziemy kolejne pewnie pandemiczne rzeczy wysłuchiwać i tak dalej, ograniczenia. Różnie to jeszcze może być. Dlatego też bardzo bym chciał taki harmonogram otrzymać i myślę, że mówię w imieniu wszystkich zainteresowanych. Dziękuję. Ja myślę, że taka forma na pewno będzie pan przygotuje, bo sobie nie wyobrażam, żebyśmy nie wiedzieli, co będzie realizowane. Nie, ale podzielam tą opinię pana Zbyszka Toporowskiego. Panie wójcie, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, odpowiadając na pytanie tutaj pana Zbyszka, to jeżeli my te przetarg ogłaszamy, to zostanie wykonane do końca sierpnia, chyba że chodzi o plan planów na przyszłe lata, bo... Wójcie, nie, chodzi po prostu o ten, ja wiem, że do końca sierpnia, ale tam po drodze jeszcze jest czerwiec, lipiec i chciałbym wiedzieć konkretnie. Czyli mówiąc krótko, co będzie w kwietniu, co będzie w maju, co będzie w czerwcu, koniec, sierpień i koniec. Panie przewodniczący, panie radny, my ogłaszając przetarg napiszemy, że wszystkie części zadań mają być wykonane do końca sierpnia. Jeżeli zostaną wykonane wcześniej, to odbierzemy wcześniej.
Jeżeli nam się nie uda ogłosić przetargu albo będziemy go unieważniać z różnych przyczyn, to powiadomimy na kolejnej sesji, jaki jest stan ogłoszenia tego przetargu bądź weryfikacji złożonych ofert. To mogę obiecać, ale nie mogę nic innego przygotować, jak Państwu mówię, jakie już mamy założenia do przetargu. Bo jak podpiszemy umowę, to czasami wykonawca związany terminem mówi, ja to zrobię w lipcu. Potem się okazuje, coś mu nie wyjdzie i on mówi, do końca sierpnia się wyrobię. I to jest zgodne z umową. Dlatego ja nie będę, jak będę podpisywał umowę, pytał się, czy zrobi szybciej. Do końca sierpnia będzie termin, tak? Jeżeli nie zrobi, będą kary umowne i tak dalej. Odpowiadając jeszcze na pytanie pana Grzegorza, to, że było wkalkulowane inwestycji w przetargu, to nie wszystkie Marek. Płyty miały dofinansowanie i pochodziło część z kredytu. I to nie jest tak, że gmina wkalkulowała miejscowość, przypominając, Kaliska, która jest po kanalizacji wiele lat, tam gdzie była robiona kanalizacja, do dzisiaj nie ma utwardzenia ani spływ. Tak samo w miejscowości Piece nie wszystkie ulice mają utwardzenia. A do miejscowości Strych, od miejscowości Dąbrowa nie szła kanalizacja. Także proszę pozwolić, żeby ci mieszkańcy, którzy jeżdżą po tym tak zwanym wapiennym utwardzeniu, żeby mogli w pierwszej kolejności otrzymać to utwardzenie. No chyba uważam, że tak powinno być, tak? Tą solidarnością, którą pan Grzegorz powiedział, że wkalkulowane w inwestycje. My też wkalkulujmy to życie mieszkańców w tym kurzu i zróbmy im w końcu te płyty. Jasne. Czy ta odpowiedź, że do końca sierpnia satysfakcjonuje, wszystkie roboty będą zakończone, panie Zbyszku? No nie ma innego wyjścia, rozumiem. Jasne. Zobaczymy, co nam czas pandemii pokaże, ale chciałbym, żeby te założenia, które są planowane, żeby zostały zrealizowane z korzyścią oczywiście dla wszystkich mieszkańców, poczynając od małego naszego Czarnego, o którym wspomniał kolega Franek, a skończywszy na dużych Kaliskach. Dobrze, czy jeszcze są jakieś pytania do pana Wójta odnośnie tej dyskusji? No nieważne, jeśli się przejęzyczyłem, to przepraszam. Dobrze, nie widzę więcej głosów, tak? W związku z czym zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę na projekt uchwały 32 rzymskie łamane przez 275 arabskie przez 2020 rok Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku wraz ze zmianami, o których wspominała pani sekretarz w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska. Bardzo proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie nad tym projektem uchwały. Stwierdzam, że 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących powyższy projekt uchwały został zaakceptowany. Przechodzimy do punktu kolejnego, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kaliska na lata 2021-2031. Bardzo proszę, to jest skutek tej wcześniejszej uchwały, ale słowo, bardzo proszę pani skarbnik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do tej uchwały również chciałabym zgłosić autopoprawkę w załączniku numer 1, strona numer 1, pozycja 122. Proszę o wprowadzenie kwoty 106 652 zł. Proszę o wprowadzenie tylko wyżej wymienionych autopoprawek i pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o stanowisko pana przewodniczącego komisji naszej wspólnej, kolegę Zbyszka Manińskiego. Proszę. Komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały 13 głosami za przy 1 wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie widzę, tak. Zamykam dyskusję. Nanoszę sygnaturę na projekt uchwały 32 rzymskie łamane przez 276 arabskie przez 2021 rok. Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku wraz z tą zmianą, którą wspomniała pani skarbnik w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kaliska na lata 2021-2031. Proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie. Bardzo proszę. Stwierdzam, że 13 głosami za przy 1 wstrzymującym powyższy projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu kolejnego, 10 tym razem,
podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kaliska. Bardzo proszę, pan wójt czy pani sekretarz? Pan wójt, tak? Bardzo proszę, panie wójcie. Przewodniczący, szanowni państwo, jak co roku to do końca marca Rada Gminy musi podjąć taki projekt, taką uchwałę, która gwarantuje spełnienie tych wymogów odnośnie zwierząt, które na terenie gminy Kaliska mogą potrzebować takiej opieki bądź wsparcia bądź umieszczenia w jakiejś placówce. W związku z tym taki projekt uchwały należałoby przyjąć i prosiłbym państwa o pozytywne jego zaopiniowanie. Ona też, ten projekt uchwały zgodnie z wytycznymi ma wszystkie opinie tych podmiotów, które są wymienione w ustawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosiłbym pana przewodniczącego Beszka mającego stanowisko komisji. Proszę bardzo. Komisja wspólna zaopiniowała projekt tej uchwały pozytywnie, jednogłośnie, 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, w związku z czym nanoszę sygnaturę. Zamykam dyskusję. Nanoszę sygnaturę. 32 rzymskie łamane przez 277 a raczej przez 2-3 roku Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kaliska w 2021 roku. Proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie. Bardzo proszę. Stwierdzam, że obecni na sesji 14 w całym komplecie zaakceptowało tenże projekt uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego. To są te punkty, które dotyczyły tych wniosków wpływających z zewnątrz do nas. Mianowicie punkt dotyczący oczywiście pierwszego tego rozpatrywanego przez Komisję Skarg. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego skierowanej do Rady Gminy Kaliska. Bardzo proszę o stanowiska komisji. Najpierw poproszę jeszcze kolegę Zbyszka, bo wiem, że to było. Potem kolegę Kazika, jeśli można. Bardzo proszę, kolego Zbigniewie. Komisja wspólna zaopiniowała projekt tej uchwały pozytywnie, jednogłośnie, 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków. Bardzo proszę, panie Kaziku. Komisja Skarg i Wniosków i Petycji spotkała się, jak już powiedziałem, 8 marca w przedmiotowej sprawie i petycję tą pozostawiła bez rozpatrzenia 6 głosami. Tak samo jak i tą drugą, w ten sam sposób, gdyż uważamy, że to do nas nie należy i są inne organy do rozpatrywania takich przedmiotowych spraw. Jasne, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Nanoszę sygnaturę na projekt uchwały. 32 rzymskie łamane przez 270 a raczej przez 2021 rok Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego skierowanej do Rady Gminy Kaliska. Ja tylko przytoczę paragraf pierwszy, żeby była jasność o stanowisko. Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Karla Teresę dotyczącej wezwania Rady Gminy Kaliska do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego w Polsce. Proszę bardzo o wyrażenie stanowiska w tej materii. Proszę. Stwierdzam brak głosu. Kolega Franek. Stwierdzam, że 14 radnych obecnych na sesji zaakceptowało tenże projekt uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu, też związanego oczywiście z taką petycją. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego skierowanej do Rady Gminy Kaliska. Tradycyjnie od kolegi Zbyszka zacznę, potem kolega Kazimierz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, proszę. Komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, jednogłośnie, 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, panie Kasiu, proszę. Panie Przewodniczący, panie Wójcie, Wysoka Rado.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji również tą petycję pozostawiła bez rozpatrzenia z uwagi na, że uznaliśmy, że nie należy do naszej Rady. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zgłasza się kolega Zbyszek Toporowski. Bardzo proszę, panie Zbyszku. Ja chciałem powiedzieć, że ja nie wiem, czy musimy każdą durnotę tutaj po prostu głosować na tej sesji w postaci takiej po prostu, że ktoś napisze petycję, słowo petycja i po prostu napisze bzdury, bo jeszcze można byłoby dyskutować nad jakąś tam formułą referendum i tak dalej. Tutaj no to już jest, nie wiem, ktoś, przepraszam panią Garland, jeśli mnie słyszy, ktoś chory po prostu pisze jakieś bzdury i każe nam tutaj zastanawiać się, pewnie parę osób musiało się spotkać, pewnie parę osób musiało na ten temat dyskutować, pani prawnik musiała się wysilić, żeby napisać to, co jest oczywistą oczywistością. Porządek prawny dla wszystkich jest jasny w Polsce i nie musimy według mnie nad każdą głupotą tutaj po prostu no, dyskutować czy powiedzmy procedować. To jakby jeszcze w jakiś sposób podnosi rangę tej bzdury, która została gdzieś tam wygenerowana u kogoś w głowie. Dziękuję. Ja bym prosił o opinię. Ja myślę, że panie Zbyszku, my nie mamy innego wyjścia tutaj. Ja rozumiem pańskie słowa, ale od strony prawnej nie wiem, czy nie możemy tego, czy możemy to pominąć. Ale prosiłbym tutaj panią mecenas o to. Bardzo proszę pani Kingo, jeśli można. Ja się zgadzam w całej rozciągłości tutaj z panem radnym. Natomiast ja, jak już wcześniej wskazywałam, też ta definicja petycji jest tak szeroka, że tak naprawdę do tego katalogu może zostać wrzucone wszystko. Więc generalnie, jeśli to dotyczy jakichś spraw publicznych, to już tak i spełnia wymogi formalne oczywiście przewidziane dla petycji zgodnie z ustawą o petycjach. Już jesteście państwo zobowiązani do rozpatrzenia tego, więc nie ryzykując potem ewentualnie jakichś zarzutów w stosunku do państwa, uważam, że no po prostu tą petycję należy rozpatrzeć. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze głosy w tej materii? Czy to wyczerpuje te obawy kolegi Zbyszka Toporowskiego? Jasne, dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Nie widzę. Zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę. 32 rzymskie łamane przez 279 arabskie przez 2021 rok Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego skierowanej do Rady Gminy Kaliska. Ja tylko przytoczę paragraf pierwszy. Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje. Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Garland Teresę w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego dotyczącego wezwania Rady Gminy Kaliska do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Proszę o wyrażenie opinii w tej przedmiotowej sprawie. Bardzo proszę. Kolega Franek. Dziękuję. 14 radnych obecnych na sesji zaakceptowało powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego. 13 tym razem. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu działki numer 296 łamane przez 2 obręb cieciorka w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom. Bardzo proszę króciutką informację. Myśmy to dyskutowali, żeby oglądający online nas, żeby wiedzieli też o co chodzi. Bardzo proszę panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt ten uchwały jest projektem, który ma przedłużyć o kolejny okres 3-letni, do czego kompetencje ma tylko Rada Gminy, najmu części nieruchomości stanowiącej działkę prowadzącą do stawu gminnego w Cieciorce, sołeckiego w Cieciorce. Od wielu lat osoba prywatna korzysta z tego miejsca, oczywiście na podstawie umowy i zgody Rady Gminy, gdzie składuje opał i rzeczy, które niezbędne są, bo ma zbyt małe podwórko i na to zawsze była zgoda i to jest kolejne przedłużenie, także tylko dlatego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko pana przewodniczącego Komisji Resortowej, kolegę Zbyszka Malińskiego. Proszę bardzo. Komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały jednogłośnie, 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam, nanoszę sygnaturę na projekt uchwały.
32 rzymskie łamane przez 280 arabskie przez 2021 rok z dnia 20, Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części działki nr 296 łamane przez 2 obręb Kaliska w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą. Bardzo proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie nad tym projektem. Stwierdzam, że 14 radnych zaakceptowało, obecnych na sesji zaakceptowało powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu kolejnego. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej w gminie Kaliska. Bardzo proszę o wprowadzenie pana wójta. Proszę bardzo, panie wójcie. Przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały, który dotyczy zamiany tych gruntów. Jest to działka, na którą gmina Kaliska miałaby się zamienić. Działka przy rzece Wda w miejscowości Młyńsk. I za tą działkę proponujemy zamienną, która znajduje się w miejscowości Kaliska przy ulicy Polnej. Działka, na którą chcemy się zamienić, ma w swoim studium uwarunkowań kierunków jako działka pod przystań czy pod jakieś usługi turystyczne. W związku z tym, że już z jednego projektu skorzystaliśmy, gdzie taką przystań robiliśmy w miejscowości Czubek, jednakże ta lokalizacja w miejscowości Młyńsk dla atrakcyjności turystycznej nie tylko tego rejonu, ale osób korzystających z turystów czy odwiedzających gminę Kaliska jako taka przystań czy miejsce spływu, no jest z punktu widzenia tutaj gminy lepszym miejscem. W związku z tym proponujemy, aby takie miejsce wyznaczyć i ewentualnie poszukać i pozyskać środków finansowych, żeby w przyszłości urządzić to miejsce dla mieszkańców, dla sołectwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o stanowisko przewodniczącego komisji. Bardzo proszę kolego Zbyszku. Komisja wspólna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę. 30 na projekt uchwały. 32 rzymskie łamane przez 281 arabskie z 2021 rok Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej w gminie Kaliska. Bardzo proszę o stanowisko tutaj poprzez głosowanie. Stwierdzam, że 14 radnych obecnych na sesji zaakceptowało powyższy projekt uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę numer 139 położonej w obrębie piece. Bardzo proszę o wprowadzenie, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, do tej pory działka, którą gmina Kaliska może przejąć za darmo, była działką prywatną, stanowiła dojazd do osady Biedaczek. W tej chwili współwłaściciele tej drogi zdecydowali się, że mogą ją nieodpłatnie przekazać na rzecz zasobów gminy Kaliska. Jak wiecie państwo, no i tak w trakcie pewnych pór roku czy nieprzejezdności gmina Kaliska lub je odśnieża bądź w inny sposób udrażnia tą drogę. W związku z tym uważamy, że to jest zasadne, tak jak dwa lata temu podejmowaliśmy uchwałę o nałożeniu podatków na drogi prywatne, także to w tej chwili skutkuje tym, że mieszkańcy, którzy przedtem nie chcieli, ponieważ nie było z tego obowiązku, z tego tytułu jakichś obowiązków i płacenia w swoim zasobach, a chcieli, żeby samorząd i tak odśnieżał, to dzisiaj jest taka tendencja, że osoby te chcą to przekazać na stan gminy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko pana przewodniczącego Zbyszka Malinowskiego komisji. Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały jednogłośnie 14 głosami za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Nanoszę sygnaturę na projekt uchwały 32 rzymskie łamane przez 282 arabskie przez 2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Kaliska w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej działkę nr 139 położone w obrębie piece. Bardzo proszę o wyrażenie stanowiska poprzez głosowanie. Stwierdzam, że 14 radnych obecnych na sesji zaakceptowało powyższy projekt uchwały.
Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku. Bardzo proszę, panie wójcie, o stanowisko. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ustawa, która daje możliwości przeciwdziałania szczególnym rozwiązaniom do przeciwdziałania zwalczaniu COVID-19, czyli ta tak zwana ustawa covidowa, daje możliwość, aby samorządy podjęły taką uchwałę i w jaki sposób mogły pomóc tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż alkoholu na miejscu, czyli tak zwanej gastronomii. W naszej gminie Kaliska dotyczy to tylko dwóch punktów, czyli w Kamiennej Karczmie i w Kaliskach, ponieważ ten punkt, inne punkty, które mają zakłady pracy chronionej, to ich nie dotyczy. Także tylko dotyczy tych dwóch małych punktów i w tym wypadku, jeżeli państwo przyjmiecie ten projekt uchwały i zaakceptujecie, to mogą uzyskać zwolnienie w tym roku z tej opłaty tak zwanej alkoholowej, kapslowej. Także prosiłbym o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. To nie dotyczy Renu, tak? Nie dotyczy tych placówek, które mają zakłady pracy chronionej. Tak? Jasne, jasne, żebyśmy mieli. To tylko Kamiennej Karczmy tak. I Kalisz, tak? Okej. Okay. Bardzo proszę o stanowisko pana przewodniczącego Byszka Malinowskiego. Proszę bardzo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję, nanoszę sygnaturę. 32 rzymska, łamane przez 283 przez 2021 rok Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie zwolnień z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nałożonych należy w 2021 roku. Proszę o wyrażenie opinii w tej materii. Proszę bardzo. Stwierdzam, że 14 radnych obecnych na sesji zaakceptowało powyższy projekt uchwały. I przechodzimy do tych dwóch uchwał, o których wspomniał pan wójt wcześniej, wtedy, kiedyśmy rozszerzali porządek obrad, mianowicie na zamianę nieruchomości. To jest punkt 17, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej w gminie Kaliska. Bardzo proszę, panie wójcie, o wprowadzenie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak tutaj na tych mapkach, które dotyczą tych dwóch projektów uchwał, widać, że jest tam kilka małych działeczek, które należały do dwóch właścicieli przedtem, czyli do firmy Ola i do gminy Kaliska, a w międzyczasie w grudniu zakupiliśmy działkę od naszych GS-ów. W tej chwili po utworzeniu spółki pojawił się kolejny podmiot, to jest nasza spółka komunalna. W związku z tym są dwa projekty uchwał, które dotyczą jakby tego rejonu, gdzie gmina Kaliska, a jakby przyczyną tej projektu uchwały jest działanie gminy Kaliska, która zamierza w przyszłości utwardzić drogę przemysłową, nakładając czy tam, bo złożyła wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programów obszarów wiejskich. Był taki nabór na drogi jesienią, następnie zostaliśmy wezwani do uzupełnienia. W trakcie uzupełnienia okazało się, że na niektórych miejscach ta droga ma zwężenia. W związku z tym wówczas, aby uzupełnić wniosek, musieliśmy takie umowy użyczenia stworzyć zarówno z firmą Ola i z innymi tymi osobami, które mówiłem wcześniej, że takie spotkanie się odbyło na początku wjazdu na ulicę Przemysłową, na ulicę Polną, ale to też będzie jakby w późniejszym czasie taki projekt uchwały przygotowany. Po to, żeby spełnić parametry drogi, musimy dokonać tych zamian, szczególnie z firmą Ola, na poszerzenie tego paska, który jakby idzie w kierunku Przoku. Dlatego prosimy państwa tutaj o to, aby zaakceptować te zamiany, które nie tylko służą prostowaniu pewnych tam nieścisłości, tam skrawków gruntu, które nam nie będą potrzebne, ale też uporządkują przebieg drogi i pozwolą, żeby potem tej umowy użyczenia dla potrzeb rozliczenia projektu nie kontynuować albo w jakiś sposób nie przedłużać, nie płacić innych opłat. W związku z tym proszę o podjęcie tego projektu. Pan Bok, dotyczy tych dwóch uchwał, żeby już pan wójt głosu nie zabierać, prawda? Dotyczy dwóch projektów. Tak, tak, dobrze. Zamiany z
spółką, czyli pierwsza jest z Olą, druga ze spółką. Jasne. Bardzo proszę o stanowisko, bo wiem, żeśmy dyskutowali na wspólnym posiedzeniu o stanowisko kolegę Zbyszka Malniowskiego, przewodniczącego komisji resortowej. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, jak i przy tej uchwale 17 punkcie, jak i przy 18, komisja wspólna zaopiniowała projekty tych uchwał jednogłośnie pozytywnie 14 głosami. Dziękuję bardzo, ale ja pozwolę sobie głosować oddzielnie te projekty uchwały, jeśli można. Nanoszę sygnaturę 32 rzymskie łamane przez 284 przez 2021 rok Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej w gminie Kaliska. Bardzo proszę o wyrażenie opinii poprzez głosowanie. Proszę bardzo. Stwierdzam, że 14 radnych obecnych na sesji zaakceptowało powyższy projekt uchwały. I przechodzimy do ostatniego punktu związanego z uchwałami, mianowicie to, o którym już pan wójt wspominał. Tutaj pan przewodniczący także wspominał, czy trzeba jeszcze dyskusji w tej materii. Jeśli nie trzeba, to nanoszę sygnaturę 32 rzymską, łamane przez 285 arabskie przez 2021 Rady Gminy Kaliska z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonej w gminie Kaliska. Bardzo proszę o stanowisko poprzez głosowanie. Dziękuję bardzo. 14 radnych obecnych na sesji zaakceptowało powyższy projekt uchwały. I przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, otwieram w tym momencie tenże punkt. Kolega Zbyszek Toporowski, bardzo proszę, kolego Zbyszku. Najpierw taka świeża uwaga. Przed tym dostałem SMS-a od osoby, która nas obserwuje i ma po prostu takie uwagę, że radnych słychać dobrze, natomiast pana wójta i urzędników już którąś sesję nie słychać. I w związku z tym prosiłbym o jakąś w związku z tym interwencję. To na bieżąco. Dziękuję. To jest cenna uwaga. Dziękuję bardzo. Natomiast wracam do problemu śmieci. Proszę. Który mieliśmy wspólnej. Słucham? Na wspólnym posiedzeniu komisji, tak. Na wspólnym, tak, ale śmieci najpierw w tym ogólnym rozumieniu, a potem tym. Tak, szczególnym, bo tak się zastanawiałem nad słowami pana wójta dotyczącymi odpłatności w innych gminach i jak pan wójt dawał przykład nie z gminy, która gdzieś w pobliżu jest, nie wymieniając jej z nazwy, gdzie wójt tak jakoby świadomie po prostu dopłaca do tej ceny po prostu, która obowiązuje dla mieszkańców. I tak sobie pomyślałem, panie wójcie, no ja jednak jeśli chodzi o wójtów wszystkich generalnie, to myślę, że to są osoby mądre i generalnie myślę, że ten wójt nieprzywołany, mogę się domyślać, kogo chodzi, ale i tak dalej, że to też jest osoba, która świadomie myśli i robi to, co robi, bardzo świadomie. I teraz narzuca mi się taki wniosek, że albo po prostu wójt świadomie dopłaca za podmioty, które weszły do systemu, dopłaca z budżetu po prostu, bo ma tę świadomość, albo przeznacza część środków budżetowych na swoistą pomoc dla mieszkańców, żeby nie płacili tyle, ile na przykład w naszej gminie, bo innej możliwości nie ma. No absolutnie, no są tylko dwie takie możliwości. I może ten wójt dobrze robi, ja nie wiem, ale przynajmniej skutkuje to tym, że mieszkańcy po prostu nie płacą. I teraz jest załączony tutaj, załączy pan wójt do naszej sesji taki przykład gmin poszczególnych, które, no, gdzie tam są różne odpłatności i tak dalej. No i praktycznie rzeczywiście prawie wszystkie gminy mniej płacą, mieszkańcy mniej płacą, oprócz gminy Staroga Gdański. No i nie chcę tego wiązać akurat z tym, że tam nasz zastępca się pojawił jako zastępca w tej gminie. To chyba nie o to chodzi, prawda, że od razu w tym momencie te środki tam poszły też ogromnie w górę i to chyba nie wiąże z tym, ale być może tak jest. Zbyt daleko idące przypuszczenia. Może, no tak skojarzyłem po prostu. Zgłaszam w związku z tym wniosek formalny o czym mówiłem po prostu na komisji, o to, aby pan wójt wyszedł z inicjatywą
legislacyjną projektem uchwały o zmianie regulaminu utrzymania czystości w gminie Kaliska. Zmiana ma się sprowadzać do tego, aby usunąć z systemu odbioru śmieci wszystkie fakultatywne elementy, takie jak domki letniskowe, przedsiębiorcy, szkoły i cmentarze. Czy przegłosujemy, czy nie, to jest inna historia. Podejmiemy decyzję świadomie, mam nadzieję, i wszyscy. Natomiast w związku z tym, że statutowo pan wójt przygotowuje projekty uchwały, bardzo pana wójta proszę o przygotowanie takiego projektu na najbliższą sesję. Oczywiście konsekwencje są jasne, daleko idące, sprawa jest jasna, ale na ten temat będziemy rozmawiać w momencie, kiedy ten projekt będzie gotowy. To jest sprawa śmieci, to ja w sposób ogólny, natomiast w sposób szczególny. Mówiłem na ostatniej tej komisji odnośnie śmieci przy naszym świetlicy i tak dalej. Nic tam się nie zmieniło, wręcz doszło jeszcze. Byliśmy dzisiaj z Markiem tuż przed przyjazdem, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Mam zdjęcia, panie wójcie, mogę pokazać. Tragedia, po prostu tragedia, jeśli chodzi o śmieci. A w centrum wsi u nas taka sama sytuacja. Ostatnia kwestia, maseczki. Gmina otrzymała maseczki do rozdysponowania wśród mieszkańców. W zasadzie właśnie o to chodzi. Do rozdysponowania czy do dostarczenia, bo ja ten dokument miałem w ręku. Trzeba, bo tutaj pan wójt wyszedł z założenia, że każdy będzie chciał, kto będzie chciał, będzie odbierał. Moim zdaniem powinno się takie, nie wykluczam takiego elementu, ale powinno się do każdego gospodarstwa dostarczyć takie, te cztery maseczki na twarz, bo tak to mniej więcej jest. I bo nie wszyscy muszą być w gminie, nie wszyscy chcą dojechać, a obowiązek, bo państwo zapewniło te maseczki dla każdego mieszkańca i pisze w tym piśmie od wojewody o dostarczeniu, a nie o możliwości. Więc bardzo bym prosił pana wójta o przemyślenie, w jaki sposób dostarczy pan wójt do wszystkich osób te maseczki, które są w pana posiadaniu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolega Franciszek Szczątek. Może, a pan wójt będzie chciał bezpośrednio usłyszeć. Proszę bardzo, panie wójcie. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że takie duże samorządy jak miasto Starogard korzysta z rozwiązań gminy Kaliska i również ma w systemie przedsiębiorców. I myślę, że głos tutaj pana sekretarza miasta w Starogardzie Gdańskim skieruje się w stronę prezydentów, żeby wykluczyć tak samo jak w gminie Kaliska tych przedsiębiorców i podmioty obciążające system, ponieważ jest to niespójność, tak? Bo jeżeli duży samorząd korzysta z rozwiązań gminy Kaliska, no to myślę, że idziemy dobrą drogą. I uważam, że na dzień dzisiejszy, tak jak pan radny Zbigniew Toporowski powiedział, że on sam wyjdzie z taką propozycją i prosił o różne wyliczenia. Dzisiaj jakby umywa, że tak powiem, odpowiedzialności, czy unika odpowiedzialności, mówi, żeby wójt teraz przygotował. Daliśmy państwu narzędzia, wodę, metry, daliśmy przeliczenie, kalkulacje. W związku z tym, panie radny, inicjatywa uchwałodawcza jest również po stronach radnych. W związku z tym proszę skorzystać z tych możliwości i nie kierować tych słów, bo wójt przygotował projekt uchwały i ja dziękuję miastu Starogard, że korzysta z takich pięknych rozwiązań i dalej ma tych przedsiębiorców. Po drugie, Szanowni Państwo, jeżeli nam brakuje w systemie 300 tysięcy, a prezes Zakładu Utylizacji Stary Las zarabia 300 tysięcy, a nam tyle brakuje, w tej chwili dostaliśmy zaliczkę dywidendy, to dlaczego tego zysku, który wypracował Zakład Utylizacji w Starym Lesie, nie przeznaczyć na pomniejszenie wielkości kwot, które ponosimy, na przykład chociażby za zabrudzenie reklamówkami czy foliami szkła, które trafia, tak? Ono wzrosło 100% czy 200%. Bądźmy konsekwentni, tak? Jeżeli prezydent korzysta z nas i ma te same rozwiązania, no to ja myślę, że my idziemy dobrą drogą, tylko na pewno nie pójdziemy tą drogą, żeby prezes spółki zarabiał tyle, ile w Starym Lesie. Ja rozumiem, że to jest duża firma, że odpowiedzialność, że i tak dalej, tak? Ale jeżeli ktoś tam takie zyski osiąga i jest w stanie wypłacić spółce samorządowej z udziałem samorządów takie kwoty, a sobie dywidendy, no to po prostu te kwoty śmieci muszą wzrastać. Ja nie obwiniam prezydenta, tylko też należałoby po prostu zastanowić się. Jeżeli jest jakiś system, który jesteście Państwo w stanie radni zaproponować sami, z korzyścią dla mieszkańców, żeby to był Wasz pomysł, a szczególnie Pana tutaj Zbyszka, czy radnych, którzy głosowali wówczas przeciwko, bo tacy radni byli, którzy głosowali przeciwko temu regulaminowi. Ja też powiedziałem, że ten regulamin będzie zmieniany i że będą tam zmiany dotyczące tych chociażby stawek, jeżeli ustawa, która jest w tej chwili procedowana w Sejmie, wejdzie w życie. Z tego co wiemy, ona
ma w ciągu miesiąca, czy tam może półtorej być zmieniona. W związku z tym, jeżeli wielkość odpłatności za pojemnik wzrośnie 2,5-krotności tego, co jest teraz, no to możemy się domyślać, że z tej kwoty przepisu 100 tysięcy, który mamy, to może być przepisu 250 tysięcy, przedtem było 300 tysięcy, tak? Odwracać system, bo ktoś tak chce, a nie czekając na rozwiązania legislacyjne, no jest mało poważne w tej chwili. Myślę, że ci, co czytają te projekty sejmowe, wiedzą, że takie coś jest przygotowywane. Jeżeli chodzi o śmiecie, to ja powiedziałem na komisji wspólnej, że to odbędzie się w piątek i w poniedziałek. Nie powiedziałem, że już we wtorek te śmieci zostaną posprzątane. W związku z tym myślę, że to się wydarzy. I taka była odpowiedź. Jeżeli chodzi o maseczki, no to maseczki w tej chwili są rozdysponowane w Urzędzie Gminy i to nie jest rozwiązanie odosobnione. To nie jest tak, że jak w Starogardzie, przypomnę, mieście, pokazuje się 5 czy 6 urzędników, którzy pakują w koperty maseczki i prezydent to roznosi. Po prostu raz, że szkoda czasu, drugi raz zagrożenie epidemiczne jest większe. U nas mieszkańcy przychodzą, a po świętach chcemy zrobić dyżury w sołectwach po południu, żeby każdy, kto zechce przyjść, mógł te maseczki odebrać w swoim sołectwie. Innego sposobu rozdysponowania tych maseczek nie będziemy wykonywać, ponieważ jest to czasochłonne. Niektórych mieszkańców nie możemy zastać w domu. Niektórzy może sobie nie życzą, żeby to im dostarczyć do domu, ponieważ są takie, jakie są obostrzenia. W związku z tym uważam, że nasze rozwiązania, które zostały przyjęte i które Państwu teraz mówię, są na tyle dobre i będą sprawdzone. Także to wszystko. Dziękuję bardzo. Ad vocem Kargas Beszek, tak? Bardzo proszę. No tak, to muszę się odnieść, panie wójcie, bo zniżył się pan do takiego poziomu, którego pana nie podejrzewałem tutaj w tym momencie, przywołując moje miejsce pracy, gdzie jestem też samorządowcem. Długi okres czasu spełnię te obowiązki tak czy inaczej w jakiś tam sposób. Nie jest dobrym momentem przywoływać czy powiedzmy porównywać to, co się dzieje w samorządzie jednym kontra drugim przy okazji ad personam tutaj w stosunku do mnie. To jest jakby niski poziom, za niski na pana wójta, w związku z tym bardzo bym prosił, żeby pan wójt więcej czegoś takiego nie robił, to nie przynosi panu, panie wójcie, żadnej chluby. Natomiast jeśli chodzi o przykład przywołany dotyczący Starogardu, to rzeczywiście mamy system otwarty. Natomiast przy tym systemie otwartym chcę przypomnieć państwu, że mieszkańcy płacą 70 kilka złotych, panie wójcie. I to jest taka sytuacja, że tam jednak potrafi się po prostu w ten sposób obrobić, że przy otwartym systemie 70 kilka złotych, tutaj przy otwartym 108 zł. To jest taka więc różnica. Jeśli już posługujemy się tymi przykładami miasta i wsi, które są, jak pan doskonale wie, wtedy, kiedy panu jest wygodnie, dokładnie pan odwrotnie po prostu mówi, że to jest miasto, to wieś i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o działania spółki, myśmy sobie kiedyś tłumaczyli. Spółka ma to do siebie, że nastawiona jest na zysk zgodnie z kodeksem spółek handlowych i wtedy, kiedy osiąga zysk, panie wójcie, w taki czy inny sposób, robi to spółka na zasadzie takiej, że albo odkłada na kapitał zapasowy, pokrywa długi, albo dla właściciela lub właścicieli wypłaca dywidendę. To jest niczym absolutnie nieskrępowana sytuacja. Decyzję o tym podejmuje nie zarząd, a rada nadzorcza, chcę przypomnieć, i tak to wygląda. Dlatego też odwoływanie się, żeby powiedzmy miasto, które zainwestowało kolosalne pieniądze, bo 150 milionów złotych, chcę przypomnieć państwu, 150 milionów złotych to jest bardzo dużo pieniędzy i w tej chwili część i dalej jeszcze miasto pokryło długi, które zostały wygenerowane i pokrywa to z własnej kasy, z własnego budżetu. W związku z tym, panie wójcie, naturalną rzeczą, że próbuje odzyskać chociaż część tej kasy. Chyba każdy normalny człowiek na ten temat wiedzący cokolwiek przyjąłby to do wiadomości. Małe gminy, takie jak Kaliska, która jest udziałowcem, posiadając kilka akcji, no niestety też dostaje dywidendę, swoją cząstkę dywidendy, niewielką, bo takie są udziały, ale takie są przepisy prawa. I tutaj się tego nie zmieni. I naturalną rzeczą jest, że inwestor, który inwestuje, chce odzyskać swoje pieniądze. Panie wójcie, pan również chciałby to zrobić, gdyby pan miał takie możliwości. Sprawa jest oczywista. I jeszcze raz apeluję, panie wójcie, jeśli na przyszłość wywiąże się dyskusja na tym poziomie, proszę więcej nie używać tego argumentu, że ja pracuję tam, gdzie pracuję, robię to, co robię.
Jestem oceniany przez mieszkańców miasta Stroga Gdańskie. Przypominam, że pełnię tę funkcję już, proszę Państwa, nie chcę skłamać, ale chyba 16 rok, czyli 16 lat, to jest dużo, muszę Wam powiedzieć. I gdybym źle to robił, to pewnie bym się już tam w jakiś sposób musiał rozstać i tak dalej. Przeżyłem dwóch prezydentów, być może kolejnego i tak dalej. I chcę to zrobić i robię to dobrze, uważam, bez samokrytyki. Natomiast przy następnych dyskusjach rozmawiałem merytorycznie, a nie na tego typu argumenty, panie wójcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolega Franek Szandrzak. Proszę bardzo. Proszę. Chciałbym tu zgłosić wniosek dotyczący wyrównania drogi do Młyńska. Naprawdę, ta droga jest naprawdę tam w krytycznym stanie. Pozwoliłem sobie, miałem kilka telefonów od mieszkańców, ale pozwoliłem sobie przejechać, wywiesić, bo musiałem to ogłoszenie wywiesić. Naprawdę jedynką i jeszcze się nie da jechać. Dziękuję i prosiłbym o jak najszybsze albo wyrównanie, albo zasypanie tamtych dziur, bo to drogo, no ja uważam, nie jest możliwe, żeby tam jechać. Dziękuję. Dziękuję. Kolega Grzegorz Pawłowski. Proszę bardzo. Panie wójcie, ja chciałbym, żeby na zadawane pytania odpowiedział mi pan pisemnie, żeby to gdzieś nie uleciało. Chodzi mi o to, że od kilku lat proszę o uregulowanie drogi Kasztanowej czy ulicy Kasztanowej w miejscowości Dąbrowa. Ja chciałbym tu przypomnieć, że to Urząd Gminy popełnił tam błąd czy błędy, karygodne błędy w stosunku co do wymierzenia tej ulicy i nie uregulowując w tym czasie własności działek z właścicielami. To dotyczy wielu przypadków. Część została już uregulowana, bo to się dopiero wydało wtedy, kiedy ktokolwiek zaczął ruszać księgi wieczyste. Wtedy się wydały takie rzeczy o tych przypisach ziemi. Nie chcę tego tłumaczyć w taki sposób, bo jest troszeczkę za mało czasu na ten temat. Pan wójt zna dokładnie temat, ja od kilku lat o to proszę. Mieszkańcy sami to prostują, ale uważam cały czas, że to Urząd Gminy popełnił błąd. Jeżeli nie, to wystąpimy w innej formie. Druga sprawa. Prosiłem też 2 lata temu, jak nie więcej, o próbę wykupu drogi Bukowej w miejscowości Dąbrowa. Tam trzeba to z RID-em wykupić. Pan wójt powiedział, że wówczas że no to teraz to dużo kosztuje, nie stać nas. No ja rozumiem, bardzo to rozumiem, bo faktycznie nas nie stać. Ale my chcemy wiedzieć, jakie są koszta wykupu tej drogi z RID-em. Chcemy wiedzieć na to, żeby zaplanować ten wykup na dogodny moment i zgłosić to, bo to też zgłaszamy jako wnioski budżetowe, gdzie są oddalane. Ale żeby być przygotowanym, ile będzie nas to kosztowało, musimy wiedzieć ile. Wiem, że na ostatnie moje zadawane pytanie, mniej więcej rok temu, poszło pismo skierowane do starosty czy do jakiegoś urzędu w tej sprawie. Dalej nie mam odpowiedzi na ten temat tych kosztów i co się będzie z tą ulicą działo. To są 2 takie pytania. Trzecie pytanie, proszę o wykonanie telefonu w sprawie też kilka lat to już toczymy, czy tą o wykup tej działki w środku w miejscowości Dąbrowa, czy ten pan już uregulował, właściciel, sprawy sądowe. Bo tak co pół roku prosiłbym o wykonywanie tego telefonu, bo mieszkańcom bardzo zależy na tej lokalizacji i tej działce. Też jest temat chyba od 5 lat, czy 4 lat prowadzony. To są 3 takie istotne sprawy, które powielają się już przez kilka lat i stoimy w miejscu. Dziękuję bardzo. Pan wójt, bardzo proszę. Czy to ma być w formie pisemnej? Tak, w formie pisemnej poproszę, aby zostały ślady. Jasne. Znaczy ja bardzo proszę, pan wójt. Panie przewodniczący, odpowiem na to pytanie po prostu, bo na jednym z zebrań sołeckich była taka odpowiedź z wyliczenia mniej więcej w przybliżeniu, bo tak jak już radnemu tłumaczyłem, nie da się oszacować, jak ten, który będzie robił wycenę nieruchomości, podejdzie do tej wyceny, bo te ceny gruntu się zmieniają. Możemy ją oszacować. Wówczas, z tego co pamiętam, na zebraniu sołeckim takie szacunkowe koszty były podane tej wykupu drogi. Jeżeli chodzi o działkę, którą pan radny mówi, że nic się nie robi, to po którymś z pytań w ubiegłym roku na jesień zadzwoniłem
przy radnym do osoby, która próbuje wyprostować swoje dane osobowe, ponieważ był błąd w zapisie aktu urodzenia, gdzie jedna literka została pominięta, zamiast 2P zostało jedno P w nazwisku umieszczone. I ten pan wielokrotnie mówił, jest to starszy pan, że jak tylko to zostanie zrobione przez sąd i on będzie miał te dokumenty wyprostowane i sąd przyzna, że to jest jego własność, to on sam zwróci się do gminy Kaliska. Także to na bieżąco pan radny był informowany i to odpowiedzi uzyskał. A jeżeli chodzi o tą drogę, która jest dojazdem do drogi krajowej 22, to pan radny był przy rozmowie tego przedsiębiorcy, który chciał wykonać ją i mieć dojazd do Żwirowni. I tak jak już na tej sesji powiedziałem, no radny powiedział, że takie rozwiązanie jest możliwe do przyjęcia. Dopiero na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym no, się okazało, że radny z panią sołtys nie zgadzają się na takie rozwiązanie. W związku z tym na dzień dzisiejszy ja uważam, że dopóki te wszystkie drogi w gminie Kaliska, które wymagają wykonania w miejscowościach, gdzie mieszkańcy po kanalizie nie mają tego zrobione, to gmina Kaliska nie zaproponuje wykupu tej drogi utwardzenia, ponieważ ona nie jest drogą strategiczną dla miejscowości Dąbrowa, która ma wyjazd przez asfalt, drogą asfaltową na dzień dzisiejszy. Także to jest jakby droga dodatkowa. Taką drogą jest również w miejscowości Piece ulica Poprzeczna, która też wielokrotnie była zgłaszana, że to jest alternatywny wyjazd w przypadku, nie wiem, zablokowania tej miejscowości. Także na dzień dzisiejszy na pewno w tej kadencji takie środki się nie znajdą, żeby tą drogę wykupić w jakikolwiek sposób. A uzupełniając tą wypowiedź, to wystąpiliśmy do sądu o ustalenie właścicieli, czy nabycie tego spadkobierców, czy nabycie tej drogi. Tak? Te dokumenty są już w sądzie. Jeżeli się uda w jakiś sposób czy zasiedzieć, czy uzyskać to jako spadek dla gminy Kaliska, no to będzie to drogą gminną. Na dzień dzisiejszy nie jest to. A jeszcze chciałbym uzupełnić moją wypowiedź odnośnie śmieci i tak dalej. Jeżeli 70 zł jest w mieście Starogard, a firma Starcom, która była wpisana do działalności regulowanej, wygrała przetarg w Trąbkach, to znaczy, że u nas te śmieci nie można taniej wozić. Mój taki wniosek prosty. Jeżeli jedzie się do Trąbek ze Starogardu i tam się wygrywa przetarg, to dlaczego się nie mogło wygrać w gminie Kaliska? Pomijając już wszelkie jakby rzeczy, że ktoś gdzieś pracuje i tak dalej. Skoro jesteśmy tak atrakcyjną gminą i takie drogie śmieci mamy transport, to proszę, żeby ta firma Starcom, proszę przekazać, żeby ta firma stanęła do przyszłego przetargu. 70 zł ja będę chciał płacić jako mieszkaniec. Dziękuję bardzo. Ad vocem kolega Grzegorz już się zgłaszał. Proszę panie bardzo. Wójcie, możemy tą rozmowę cofnąć i tych słów nie użyłem, których pan tutaj mówi, że się nic nie robi, że stoimy w miejscu. Także proszę się trzymać tego, co mówię, bo ja zaczynam uważać na słowa, których pan używa. Drugi przypadek, teraz pan się minął z prawdą. Jest pani sołtys dzisiaj na sali i możemy skonfrontować tą sytuację, gdzie myśmy się nie zgodzili na takie rozwiązanie, które przedstawiał nam ten przedsiębiorca, ponieważ my nie jesteśmy osobami decyzyjnymi w sołectwie na tyle, żeby zaszkodzić naszym mieszkańcom i zaproponowaliśmy rozwiązanie temu przedsiębiorcy, aby odbyło się zebranie wiejskie w tej sprawie, gdzie ten temat nie przeszedł. Nasze takie rozwiązania, które nam ktoś daje i przez rozwiązanie, które byśmy mieli cierpieć, cała część miejscowości czy naszych mieszkańców miało cierpieć, czy pan uważa, że to są słuszne rozwiązania? My dbamy o to, żeby wszystkim mieszkańcom, wiem, że nie jesteśmy w stanie tego sprostać, ale żeby naszym mieszkańcom się żyło jak najlepiej. Ja o tej sprawie będę mówił dokładnie i dogłębnie, jak będzie podejmowana uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, do którego mam uwag bez liku. Dobrze, dziękuję bardzo. Ad vocem pan wójt. Znaczy, panie przewodniczący, no, jeżeli ktoś stoi w miejscu, to nic nie robi, no ale to mniejsza z tym. Nie będziemy porównywać znaczenia słów, które tutaj padały. Jeżeli chodzi o spotkanie uczestniczyło pani sołtys, pan radny, ja i dwóch urzędników, gdzie te rozwiązania zaproponowane przez... I pani Ludwika jeszcze ze Strycha. Gdzie te rozwiązania zaproponowane przez ewentualnego właściciela tej żwirowni zostały wstępnie
zaakceptowane jako możliwe do realizacji przez tutaj państwa, ale państwo... Panie wójcie, to jest nieprawda, co pan mówi. Ale Grzesiu, nie prowadź polemiki. Wersję na zebraniu sołeckim, gdzie były konsultacje, jako rzecz niemożliwą, na którą w ogóle nie wyrazili aprobaty. W związku z tym ja tylko mówię, jakie były słowa na tym spotkaniu, gdzie przedstawili to, że w ich ocenie jest to dobre rozwiązanie. A na zebraniu przedstawili to, że poddadzą to pod głosowanie mieszkańców i tak zrobili. No w związku z tym no ja nie będę tutaj przeinaczał rzeczywistości. No jeżeli ktoś się nie chce przyznać do pewnych rzeczy, gdzie uczestniczył, ja nie mówię, że już to było zatwierdzone, ale to było przyjęte jako możliwe do realizacji pod warunkiem, że ci mieszkańcy się zgodzą, bo ci państwo byli raczej chętni, żeby to zrobić. Pani Sołtys, bardzo proszę. Proszę bardzo. Wiecie, ja również uczestniczyłam w tym spotkaniu i z tego, co pamiętam, zaproponowałam zebranie wiejskie, gdyż od początku mówiłam, że nie jestem osobą decyzyjną, żeby decydować za mieszkańców, więc nie przypominam sobie, żebym mówiła, że jestem za tym, żeby tą drogą... Od początku mówiłam, że nie jestem osobą decyzyjną i proponowałam zebranie wiejskie. Ostatnie zdanie. Na jednej sesji pan radny Grzegorz Pawłowski powiedział, że jako Grzegorz się zgadzał, ale jako radny już miał inne zdanie i to jest zapisane pewnie w jakichś tam protokołach czy tam odsłuchach, że tak powiem, zapisów dźwiękowych, tak? Bo tak jest, taka odpowiedź padła, tak? Że owszem, tak, jako Grzesiu tak, ale jako radny już nie. No proszę państwa, no trzymajmy się faktów, no ja mam jakąś pamięć może wybiórczą i tak dalej. Pewne słowa padają. Ja nie mówię, że to co się stało, że ktoś rozważał, że odbyło się spotkanie, no to wszystkie te działania były udokumentowane, miały jakiś swój ciąg. Nie spotkaliśmy się, nie ma tego dojazdu przez Dąbrowę, ustaliliśmy, że nie pojadą te sprzęty, temat jest zamknięty, tak? Ale żądając teraz wykonania, że gmina wykona tą drogę za swoje pieniądze, gdzie ta droga na dzień dzisiejszy nie ma ani statutu drogi gminnej, ani nie jest uregulowana, to proszę państwa, no, moje osobiste zdanie jako wójta, bo państwo możecie przegłosować wszystko, jest takie, że mamy wiele innych dróg, które czekają dzisiaj na remont, chociażby po tej wspomnianej kanalizacji. Zastanówmy się, jak zrobić te drogi, które są w Kaliskach, jeszcze w Piecach, czy może w innych miejscowościach po kanalizacji i dopiero zastanówmy się, jak wykupić tą drogę, jeżeli sprawa sądowa przez zasiedzenie no tego nie spowoduje. Bo ja tłumaczyłem Grzegorzowi radnemu, jeżeli zrobimy z RID-em, to nawet gdy pójdzie to spec ustawą, to odszkodowanie, które zostanie przez rzeczoznawcę wyliczone, musimy wpłacić na konto do starostwa. My musimy te pieniądze zabezpieczyć na poczet ewentualnych roszczeń osoby, która mogłaby poczuć się właścicielem bądź mieć roszczenia do tego. Dlatego chyba nie chcemy, żeby wpłacać tam 50-60 tysięcy i potem dopiero robić tą drogę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj, Szanowni Państwo, to co kolega Grzegorz wcześniej zgłaszał, że on prosi o odpowiedź na piśmie tutaj ze strony pana wójta. No nie będziemy polemizować tutaj, cała Rada będzie wysłuchiwała dialogu dwóch stron. Bardzo proszę kolega Marek Romanow, kolejny głos w dyskusji. Panie wójcie, jeszcze raz w sprawie śmieci. Ja mam duże zastrzeżenia. Od grudnia nie były sprzątane kosze. Był śnieg już dwa tygodnie zginął, kapsle, pety, podpłuczone butelki. Ja pana serdecznie zapraszam po sesji, przejedźmy się do pieców. Jedna sprawa. I tutaj mam jeszcze drugi wniosek, zjazd z Berlinki na ulicę Okrężną, gaci się i zapala lampa, ta pierwsza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolega Zbyszek Toporowski, bardzo proszę. Chyba ostatni raz dzisiaj będę zabierał głos, ale no jakby w tych emocjach nie złożyłem deklaracji, którą chcę złożyć teraz, dotyczącą rzeczywiście tej inicjatywy uchwałodawczej. Ja oczywiście przygotuję ten projekt uchwały, ale dobrze się stało akurat. Tak mi się wydaje, że ten temat został w ten sposób potraktowany przez pana wójta, bo pan wójt nie chce przygotować tego projektu uchwały, zasłaniając się zmianami legislacyjnymi, które mogą zaistnieć, a które nie muszą zaistnieć. Po prostu natomiast dzisiejsze prawo zezwala panu wójtowi na takie, a nie inne potraktowanie tej całej sytuacji.
A w związku z tym, no mogę domniemywać, może za daleko idę, że pan wójt nie chce obniżyć dla mieszkańców po prostu, albo spróbować obniżyć w ten sposób dla mieszkańców kosztów wywozów śmieci, bo uchyla się pan od tej inicjatywy po prostu. Ja to przygotuję i mam nadzieję, że państwo radni, nie będą trzymać się, bo jesteście państwo tutaj w większości z klubu pana wójta, tego, że będziecie głosować tak, jak dyscyplina klubowa wam każe, tylko zgodnie z tym, co wasi mieszkańcy, wasi wyborcy no chcą, żeby, każdy chce, żeby było jak najniżej, najniższe płace. Na następną sesję, kiedy ona by nie była, taki projekt, panie przewodniczący, zostanie przygotowany zgodnie z naszym statutem. Mam nadzieję, że odpowiednią ilość podpisów państwa radnych zbiorę. Co do firmy Starką, które pan tutaj wywołał, to dalej, jakby tutaj to moja prośba, żeby nie brnął pan w tym kierunku. Dalej pan wójt jednak w emocjach posługuje się tą retoryką. Jak pan wójt chce, żeby firma, spółka uczestniczyła w przetargu, zapraszam do pana prezesa, zadzwonię do niego, umówię pana wójta z panem prezesem, porozmawiacie. Być może pan prezes zechce wystartować w kolejnym przetargu i inaczej potraktować gminę, niż do tej pory traktował. To nie jest nic zdrożnego. Ja służę swoją osobą. Mogę zadzwonić, mogę umówić. Porozmawiacie na odpowiednim poziomie, mam nadzieję, i uda się zrobić to, co należy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kolega Grzesiu, bardzo proszę. Panie wójcie, ja widzę, że pan nie chce na ten temat tej drogi mówić, że posługuje się pan argumentami takimi, że inne sołectwa, inne tego, to jest wjazdy na ambicje czy wjazdy na sumienie państwa radnych. Nie o to chodzi. My walczymy o tą drogę od kilku lat. Jeżeli pan był skłonny podejść i zawrzeć układ z tym przedsiębiorcą, który ma eksploatować kruszywo i przepuścić tamtą stroną, pierwotnej wersji transport, i wtedy było dobrze, wtedy załatwimy tą drogę z RID-em i raz, dwa. A teraz pan jest uparty i pan nie chce? Niech mieszkańcy o tym też wiedzą. Dziękuję bardzo, kolega. Pan wójt, proszę bardzo. Panie przewodniczący, mi się wydaje, że państwo radni tutaj już naprawdę w emocjach pewne rzeczy zapominają, tak? Wracając do pierwszej wypowiedzi pana radnego Zbyszka Toporowskiego, i na komisji wspólnej, i na tej prezentacji, gdzie prezentowałem państwu, że wykluczenie przedsiębiorców to jest 50% śmieci, które pochodzą z naszych jednostek budżetowych, tak? Plus cmentarze, nasz jest komunalny. Jeżeli państwa drogą jest podrożenie kosztów bieżących samorządu gminy Kaliska i przeniesienie je na samorząd w jeszcze większej wielkości, niż państwo macie wyliczenia, bo nie wiecie, ile tych śmieci jest od przedsiębiorców, po to był pan Piotr Kolbusz zaproszony, żeby powiedział, że nie wiedzieliście o tym, że sierpień, wrzesień i październik jest badanie ilości tych odpadów, i na komisji wspólnej padło stwierdzenie, że wówczas, gdy będziemy znali ten strumień odpadów, kto ile produkuje, to podejmiemy jakąś decyzję. To było sensowne i wszyscy się zgodzili. Dzisiaj populizm i chęcia zaistnienia w swoim społeczeństwie, gdzie się było przeciwko tej uchwale, bo państwo byliście z pieców przeciwko tej regulaminowi. Chcecie teraz pokazać, że wójt sam sobie ustalił stawki, ponieważ tak chciał, i teraz ma jechać do przedsiębiorcy Starkomu i rozmawiać z nim, tak? I spotykać się w restauracji może, a może gdzieś tam po cichu w gabinecie, i wtedy odpowie na pytanie. To chyba nie tędy droga, żeby samorządowcy proponowali spotkania po cichu, żeby zachęcać kogoś do przetargu. Specyfikacja jest równa i równe traktowanie dla wszystkich. Nie w gabinetach, tylko w urzędzie gminy. Jeżeli pan prezes Starkomu chce przyjechać do urzędu gminy w Kaliskach, to ja bardzo zapraszam. Czy na radę gminy, panie przewodniczący, można go zaprosić i zapytać, dlaczego nie wystartował w przetargu do gminy Kaliska, będąc wpisany do działalności regulowanej. I myślę, że tędy jest droga, a nie spotykanie się tam gdzieś w gabinetach i proponowanie takich spotkań. Jeżeli chodzi o słowa pana Grzegorza Pawłowskiego, to myślę, że za daleko zachodzą, tak? Bo to, że wójt miałby mieć jakiś tam udział w żwirowni i tak dalej, w domyśle powiedziane, że to wójtowi zależało, że wtedy jak przedsiębiorca przyszedł, to można było to z RID-em zrobić. Na dzień dzisiejszy ten przedsiębiorca stara się o to,
ażeby ta żwirownia zaczęła funkcjonować poprzez uchwalenie miejscowego planu. Próbował wykonać to szybciej, bez tego planu i tak dalej. Samorząd gminy Kaliska zablokował to, żeby wszystko było zgodnie z prawem. Wszystkie spotkania polegały na tym, żeby jak najwięcej uzyskać od przedsiębiorcy i żeby to było z literą prawa, czyli poprzez uchwalenie studium, które państwo uchwaliliście, a gdybyście nie uchwalili, zrobiłby to wojewoda, poprzez przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie jest umowa z przedsiębiorcą trójstronna, który płaci za wykonanie tego planu. Samorząd za to nie płaci, bo jest taka możliwość. Po trzecie było spotkanie, gdzie gmina Kaliska mogła dzięki legalnym działaniom mieć utwardzone część drogi do miejscowości Stryk, praktycznie 3/4, i mogła w tej pierwszej wersji, gdzie pan radny z panią Sołtys i radną Rady Sołeckiej uczestniczyć, mogła być też utwardzona droga dojazdowa od drogi 22. I te działania były legalne i były w sposób jawny, w których uczestniczyli i radni, i nikt w żadnym zakresie nie złamał prawa. W związku z tym uchwała, która będzie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania, będzie tylko i wyłącznie uchwałą, którą musi przygotować wójt, bo wydał na to pieniądze, w jakimś części na korespondencję, na pracę pracowników, którzy nadzorowali to. Przedstawimy państwu radnym tą uchwałę i państwo podejmiecie decyzję. Czy ją podejmiecie? Trudno powiedzieć, tak? Taka rola moja się skończy wówczas. Pomimo tego ja, przedstawiając ten projekt uchwały, będę państwa namawiał do tego, abyście wyrazili pozytywną opinię, ponieważ z tej żwirowni, czy z każdej innej żwirowni, dla samorządu gminy Kaliska w krótszym lub dłuższej perspektywie czasu wpływają podatki, których gmina Kaliska potrzebuje. Coraz więcej opłat i podatków, ażeby realizować między innymi budowę dróg. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolega Jacek Rola. Bardzo proszę, panie Jacku. Panie wójcie, panie przewodniczący, ja chciałem zadać pytanie do pana wójta takie, mianowicie na ostatniej komisji wspólnej 22 marca w poniedziałek zadałem pytanie o metodę wyliczenia ilości odpadu, to jest 1942 tony. To zostało przemilczane i nie dostałem odpowiedzi. Prosiłbym o odpowiedź pisemną na to. I druga sprawa to jest, z tego co się orientuję, to na opłatę śmieciową to wchodzi koszt odbioru śmieci i transport, koszt utrzymania PSZOK-u oraz obsługa administracyjna i koszt edukacji. Ja bym chciał wiedzieć, żeby pan mi napisał to, ile co kosztuje. Ile kosztuje koszt odbioru śmieci, ile kosztuje utrzymanie PSZOK-u i ile kosztuje obsługa administracyjna i koszt edukacji. Chciałbym to po prostu znać, jeżeli można to pisemnie. Dziękuję bardzo. Pan wójt teraz czy w formie pisemnej, panie Jacku? Bo podejrzewam, że te składowe... W formie pisemnej. Tak? Tylko panie wójcie, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ubiegły rok jest takim rokiem, gdzie ten PSZOK nasz gminny funkcjonował w niepełnym czasie całego roku. Funkcjonował też PSZOK przy Starym Lesie i wyniki tych działań edukacyjnych w ubiegłym roku poniesione były wyłącznie z budową PSZOK-u, gdzie byliśmy zobowiązani w ramach takiego instrumentu elastyczności przy budowie PSZOK-u. Ja to owszem przygotuję, tylko mówię, że ta składowa funkcjonowania PSZOK-u będzie inna rok temu i inna będzie w tym roku. Jasne. Dziękuję bardzo. Radny Kazik Korek, proszę bardzo. Ja myślę, że tutaj jak poprosimy tutaj szefa Medfarma, zarządu kogoś, to wówczas te odpowiedzi będą dość jasne, ale myślę, że pan wójt, jeżeli, czy pan Marian Kujacki, bardzo proszę. Proszę, Marian. Ja chciałem się zwrócić z ogromną prośbą o
o takie sukcesywne taki jakiś bieżący remont tego asfaltu w miejscowości Sujnice, w zasadzie jednego asfaltu, który tam jest, on się po prostu sypie, panie wójcie. Jasne. Czy jeszcze głosy w dyskusji w tym punkcie? Ja tylko dodam, że trzeba będzie połatać chyba także dziury tutaj w asfalcie, który jest tutaj na skrzyżowaniu w Kaliskach, jak się zjeżdża w kierunku kościoła, tam powstaje dziura, w związku z czym taką prośbę mam. Czy jeszcze? Nie widzę. W związku z czym przechodzimy do punktu 20. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Kaliska. Szanowni Państwo, tych dokumentów, które wpłynęło do mnie, które są do wglądu, to króciutko, tak w telegraficznym skrócie. To jest pismo z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej o dofinansowanie tego samochodu, żeśmy już rozmawiali. Potem wpłynęło pismo dotyczące sprawozdania rocznego planu finansowego GOK-u za rok 2020. Ono jest rozszerzone, te składniki dotyczące rozliczeń finansowych. Potem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mówi o inwentaryzacji czynnych siedlisk przyrodniczych kraju. Tutaj dotyczy to Borów Tucholskich. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie sygnalizacji we Franku. Pismo przypominam o składaniu oświadczeń majątkowych. Jest to pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Do końca kwietnia. Nie wiem, czy... No może tak. Dobrze. Związek Samorządowy na rzecz modernizacji drogi krajowej przesłał informacje na temat projektów planowanych, ewentualnych dat związanych oczywiście z modernizacją tej drogi. Nie będzie to tak szybko, tylko mogę poinformować. Potem jest odpowiedź ze strony pani dyrektor, to było na wspólnym posiedzeniu komisji ze szkoły, pani dyrektor szkoły w Kaliskach, dotyczących wniosków mojego i kolegi Zbyszka Toporowskiego. To już myśmy ten temat mówili przy tym. Potem pismo dotyczące oczywiście eliminacji glotspotu w żywności. To też, ale to wiem, że to pracownik urzędu będzie ten problem rozstrzygał i to pismo przygotowuje. Potem mamy pisma dotyczące tutaj GOK-u. Ja już po prostu jestem zmęczony tymi wszystkimi pismami dotyczącymi z GOK-u, wyjaśniających jedno, drugie, trzecie i nic z tego nie wynika. Kolejne pismo z GOK-u, które jest datowane jedno, że nie przyśle odpowiedzi na pytania następnego dnia, że przyśle odpowiedzi na pytania. No nie rozumiem, jakaś zależności, podległości chyba powinny być zachowane. I dzisiaj pismo ostatnie, które wpłynęło dzisiaj przed chwileczką też do mnie, dotyczące odpowiedzi na moje pytania na 30 sesji, dotyczące pouczające mnie, że jakbym nie wiedział, że Gminny Ośrodek Kultury jest jednostką samorządową, samodzielną, no ja to wiem od zawsze. Ja po prostu nie przyjmuję pouczeń takich, bo pracuję w samorządzie 30 lat. Ja tylko odsyłam panią dyrektor, szkoda, że uciekła. Ja odsyłam ją do tego, aby zapoznała się z ustawami, na których funkcjonuje samorząd, ze statutem gminy i ze statutami sołectw. Jeżeli tego nie rozumie, no to niech dokładnie przeanalizuje sobie to, co, na czym my wszyscy radni bazujemy. A myślę, że pouczanie w tym momencie, czym ma się zajmować rada, no to zakrawa na parodię. To tyle w tej kwestii. Czy są jeszcze jakieś inne pytania do mnie? Bardzo proszę. Jeśli nie ma, przechodzę do punktu 21. Kończę 32. sesję Rady Gminy Kaliska. Dziękuję bardzo.